blisko Twoich stóp. Czuję się bezpiecznie.
Praise the Lord! Wybaczcie, że was wyrwałem z takiego, wiecie, fajnego miejsca, w którym byliście, ale obiecuję, że tam powrócimy. Nie będę długo mówił. Mam nadzieję, że to, co powiem, w jakiś sposób was uwolni jeszcze do tego, aby w taki świeży sposób wejść w to miejsce, w nowy sposób wejść w to miejsce i znaleźć odpocznienie. Dzisiaj pozwoliłem sobie kontynuować dalej to, co mówił Sławek, to, o czym mówił Sławek. Może trochę w innym wymiarze, ale chciałbym też dzisiaj mówić o tożsamości i dlatego zatytułowałem dzisiejsze nauczanie Nowe DNA, moja tożsamość w Chrystusie. Halleluja. Pojawiło się. A tak mnie straszyli, że nic nie będzie. Okej. Pamiętacie, Sławek przytaczał takie słowa, bardzo dużo mówił o tym, kim jesteśmy w Jezusie. Pamiętacie to? Zanotował sobie ktoś chociaż parę? Bóg wie wszystko o mnie. Jestem Bożym dzieckiem. Jestem usprawiedliwiony. Mam bezpośredni dostęp. Nie można mnie oddzielić od Jego miłości. Naprawdę wspaniałe słowa. Bardzo dużo tego i powiem tak, to wszystko jest w Biblii. Wiecie o tym. Alleluja. Problem polega na tym, że właśnie my jako chrześcijanie i przykre jest to, że ta dojrzałość chrześcijańska właśnie jest nieproporcjonalna w tym. To znaczy, im jesteśmy starsi, tym mamy tendencje takie do przyjmowania pewnych rzeczy na poziomie wiedzy. To znaczy, jest to słowo, które czytam, że jestem Bożym dzieckiem, że Bóg chce, abym był zdrowy, Bóg chce moje pomyślności, ale z czasem stajemy się tacy, wiecie, troszeczkę skostniali i to sprawia, że to wszystko pozostaje na poziomie intelektu. Jeżeli to pozostaje tylko na poziomie twojego intelektu, nigdy nie spowoduje zmiany w twoim sercu. Nigdy. Do tego, aby to zadziałało w twoim życiu, potrzebna jest przede wszystkim wiara. W liście Jakuba czytamy, że drugi rozdział, 26 werset, nie wyświetli się. Otóż jak ciało bez ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez uczynków. I chciałbym, żebyś się przez chwilę nad tym zastanowił. O co chodzi z tymi uczynkami w tym przypadku? A chodzi właśnie o to, żeby to, że wiesz o tym i wierzysz w to, nie pozostało tylko na tym etapie, że wiesz. Ale kiedy czytasz Boże Słowo, które mówi, że jesteś Bożym dzieckiem, byś był posłuszny temu Słowu i w tym kierunku podążał. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, dlatego że tylko w posłuszeństwie Słowu, tylko w posłuszeństwie Słowu rodzi się poznanie. Jeżeli jesteś posłuszny Słowu, które o tobie mówi, że jesteś usprawiedliwiony i jeżeli ty podążasz w tym kierunku za tym Słowem, trzymasz się tego Słowa, to daje ci poznanie. Poznanie o tym, jaki jesteś, jaki jest Bóg, który cię wybrał. To nie odczucia i emocje. To nie odczucia i emocje powinny kreować twoje życie. Ja jestem bardzo emocjonalny. Większość z was mnie zna. Nie zawsze jest mi z tym dobrze. W większości przypadków nie jest mi dobrze. I wiem, że nie jest dobrze, kiedy pozwalam na to, aby moje życie, moje myśli, moje patrzenie na siebie, na innych ludzi, na Boga zmierzało w tym kierunku, w którym chcą mnie pchnąć moje emocje. Emocje nie myślą. Emocje nie myślą.
Dlatego nie możemy pozwalać na to, aby one kreowały czy kierowały naszym życiem. Bo to jest droga donikąd, droga na manowce. Diabeł bardzo chętnie się tymi emocjami posługuje. Bardzo często gra na tych emocjach. Ale to jest zły kierunek. Bóg jest... O, masakra. Bóg jest... Święty. Kto powiedział święty? Aleluja. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry i ma dobre rzeczy dla każdego z nas. Naprawdę, kiedy zaczniesz się nad tym zastanawiać, przychodzi uwolnienie. I ja osobiście trafiłem na taki fragment, myślę, że to za sprawą Boga, mniejsza o formę, ale dotarł do mnie taki fragment z Ewangelii Jana, 14 rozdział, werset 20. Wyświetli się ten na pewno już fragment. Okej. W tym dniu wy sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie, a ja w was. Troszkę zagmatwane, ale przygotowałem się, bo powiem wam, mam tu rekwizyt taki. Przygotowałem się i myślę, że to wam też w pewien sposób pomoże zrozumieć ten fragment, zrozumieć jego istotę. Pozwoli wam na nowo złapać waszą tożsamość, odświeżyć waszą tożsamość. Ten fragment mówi tak, że w Bogu jest Chrystus, tak? W sumie mógłby ktoś przyjść mi pomóc. Okej. Jezus jest w Ojcu. Wstrzymasz? Tylko bardzo, tylko tak, otwórz to w środku. Tutaj. O, tak, tak, otwórz to. Super. A my, czyli ja i ty, jesteśmy w Jezusie. Możemy się tutaj zadomowić. Jesteś zadomowiony w Ojcu i w Jezusie. I teraz popatrz na sytuację w swoim życiu. Kiedy przychodzi strzał. Kiedy przychodzi sytuacja w małżeństwie, w pracy. Najpierw... Najpierw przechodzi to przez Ojca. Trafia do Jezusa. Następnie trafia do Ciebie. Tak? A kiedy tam już wpada, nam trafia na Jezusa, który jest w Tobie. Posłuchajcie, to jest uwalniające. Żadna rzecz, żaden pocisk wystrzelony przez diabła, nie jest w stanie cię zranić i zniszczyć, dlatego, że jesteś w Chrystusie, a kiedy nawet to dotrze do twojego wnętrza, Jezus, który jest w tobie, się z tym rozprawia. Halleluja! Jesteście ze mną? Dziękuję ci bardzo. Halleluja! Dla mnie osobiście to jest naprawdę uwalniające, kiedy myślę o tym, wiecie, strasznie mnie męczyło to, że jako człowiek nowonarodzony, jako człowiek wierzący miałem takie sytuacje, mam takie sytuacje, kiedy gdzieś chybiam celu. Czasami mam niewyparzony dziób, czasami, tak jak mówię, te emocje, wiecie, no nie są moimi sprzymierzeńcami, tak? I przychodzisz później i sobie myślisz, no tak, znowu stary Janusz, stary człowiek,
pokazał, gdzie jest twoje miejsce. Nie, tak nie jest. Tak nie jest. To nie jest żaden stary człowiek. Stary człowiek dawno umarł z Jezusem. To jest moja cielesność, która jest pozostałością po tym. Ale ja jestem nowym stworzeniem, bo Bóg mówi, że ci, którzy uwierzyli, stali się nowym stworzeniem w Nim. Tak? Aleluja! I wszystko jest nowe. W Jezusie wszystko jest nowe. I wiecie, to jest uwalniające, że patrzysz na siebie, sobie myślisz, Panie, Ty jesteś we mnie. To nie jest kwestia, że ja jestem zły. Ty mówisz, że ja jestem sprawiedliwy. Ja jestem święty, ja chcę za tym podążać, za tym słowem, które jest prawdą. Nie jest prawdą to, co mówi o mnie moja żona. Aleluja. Czasami. Nie jest prawdą, co mówi o mnie czasami nawet mój przyjaciel. Nie jest prawdą to, co diabeł próbuje mi sprzedać. Prawdą jest Twoje słowo, tak? W którym czytam, że jestem usprawiedliwiony, w którym czytam, że jestem Twoim umiłowanym dzieckiem, w którym czytam, że jesteś moim Bogiem pokoju. To mi pozwala chodzić w odpocznieniu. Jestem sprawiedliwy ze względu na prawdę, która jest w Jego słowie. Podążając za tą prawdą, mogę żyć w odpocznieniu. I pozwólcie, że obiecałem, że będzie krótko, dlatego dotrzymam słowa. Pozwólcie, że na koniec podzielę się wam jeszcze takim słowem właśnie z listu do Filipian. I w rozdziale 4, w wersecie 6 czytamy taką fajną rzecz. List do Filipian. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie, proście z wdzięcznością, przedstawiając swoje potrzeby Bogu. Pomyślałem sobie, życie pisze różne scenariusze. Nie zawsze jest fajnie, nie zawsze jest łatwo, nie zawsze masz ochotę powiedzieć aleluja i do przodu, tak? Nie zawsze. A tu pisze, przedstawiajcie z wdzięcznością. To za co mam dziękować? Za co ja mam dziękować? To, że jest mi ciężko, że nie wiem w ogóle, jak się nazywam? Nie. Masz dziękować za to, że ta sprawa, zanim dotarła do ciebie, już dotarła do Jezusa. W pierwszej kolejności dotarła do Jezusa. I On się już nią zajął. Halleluja! Halleluja! Jezus się już nią zajął. Nawet jeżeli twoje emocje szaleją w danym momencie, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl sobie o tym, co widziałeś tutaj, że Jezus, który jest w tobie, już się tym zajął. Wtedy będziesz mógł ze wdzięcznością się modlić i słuchajcie, a pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc tu, gdzie są twoje emocje. To będzie strzeżone przez Boga. Będzie strzegł twoich myśli. Halleluja. Pokój, który przewyższa wszelkie poznanie. Wiecie, nam się czasami wydaje, że chodzimy w takim pokoju, tak? Kiedy wszystko jest super. Kiedy wszystko się układa dobrze. Dzieci się dobrze uczą. Żona dobrze gotuje. Auto się nie psuje. Ale kiedy przychodzi strzał, wtedy się okazuje, czy żyjesz w Bożym pokoju, czy chodzisz w Bożym odpocznieniu, czy to był tylko pokój twoich emocji. Powiem wam,
to nie jest, ja to dopiero też odkrywam, to nie jest coś, wiecie, co już złapałem, ale to jest Boża prawda dla każdego z nas, że możemy chodzić w Bożym pokoju, który przewyższa wszelki umysł. Nie musicie być kierowani, nie musimy być kierowani, ja nie muszę być kierowany moimi emocjami, które mnie zwodzą, które mnie oszukują, którymi posługuje się diabeł. Nie muszę być zwodzony tym. Nie muszę na tym budować poczucia swojego bezpieczeństwa, na moich emocjach, na moich możliwościach, na tym, co ja potrafię. Bo nic nie potrafię bez Niego. Ale z Nim mogę wszystko. Halleluja! Pomyśl o tym. Pomyśl o tym przez chwilę. Jezus we mnie. Czego mam się bać? Pomyśl o tym przez chwilę. Kogo mam się bać? Mam Jego tożsamość. Dlatego, że On jest we mnie, mam Jego tożsamość. Tożsamość Syna Bożego. Nie mam swojej sprawiedliwości, nie mam swoich zasług. Mam tylko Jego. Dlatego nie muszę się starać, żeby mu czymś zaimponować. Nie muszę tego robić. Mogę po prostu odpoczywać. Bo On mnie zna. I wiecie, kiedy decydował się, kiedy ważyły się losy naszego zbawienia, tak? Kiedy był w ogrójcu, kiedy się modlił, to widział twarz każdego z nas, jestem przekonany. I stwierdził, warto. Warto. Amen? Alleluja. Dlatego chciałbym, kiedy teraz staniecie do uwielbienia, abyście byli jak młode lwy. Nie jak kocięta, jak młode lwy. Bo ten, który jest w was, jest większy od tego, który jest waszym oskarżycielem. Dlatego wstańcie i oddajcie chwałę w żywy sposób, żywemu Bogu, bo Jemu się to należy. Halleluja.